Witam bardzo, bardzo serdecznie na 29. konferencji studenckich kół naukowych Człowiek i jego środowisko. Życzę Wam wielkich sukcesów, jasnych myśli, wielkich planów. Życzę Wam wspaniałych, dobrych obrad. Wszystkim życzę, żeby ta twórcza pasja i żeby ta ciekawość świata pozostała w Was i przełożyła się na Wasz sukces, niezależnie od tego, gdzie będziecie pracować, czy na uczelni, czy w instytucie badawczym, czy w każdym innym miejscu, które będzie od Was wymagało kreatywnego myślenia, niezależnej myśli, nie poddawaniu się trendom, poszukiwaniu prawdy. Życzę Państwu sukcesów, niezapomnianych przeżyć związanych z konferencją, no i przede wszystkim dobrej łączności, dobrej i sprawnej łączności. Wszystkiego dobrego. Witam ponownie, szanowni Państwo, obserwując wydarzenia, które towarzyszyły konferencji, które miały miejsce na tej konferencji, uważam, że to nasze wydarzenie, to nasze przedsięwzięcie spełniło Państwa oczekiwania i mam nadzieję, że Państwo w podobny sposób to ocenią. Udało nam się zainteresować studentów, zarówno tych, którzy dopiero są na początku swojej drogi naukowej, jak i tych, którzy finalizują studia na etapie pisania doktoratów. I myślę, że konferencja będzie dobrym takim stopniem do utrwalania i kreowania Państwa dalszych poczynań naukowych. Chciałam powiedzieć jednak, że moi drodzy, wszyscy jesteście wygrani. Udział w tej konferencji był ogromnym wyzwaniem i z tego co wiem, naprawdę należą Wam się wielkie brawa wszystkim za odwagę, za pokonanie słabości, za to, że pomimo różnych trudności daliście sobie radę, za wielkie zdyscyplinowanie. Gratuluję serdecznie wszystkim uczestnikom, bo to jest wielki sukces.